Miłość jest stanem istnienia. Tak na dobry początek. I jest natychmiastowa. I tak naprawdę nie potrzebuje żadnego powodu, pretekstu, żeby istnieć, ponieważ miłość, trzy dwójki były, jest, to jest po prostu jakość ciebie. Można powiedzieć, że ty jesteś miłością. Oczywiście dla umysłu myślącego hasło miłość jest niezrozumiałe. Jest po prostu niepojęte, ponieważ miłość jest poza zasięgiem myślącego umysłu. Myślący umysł to cudowne narzędzie do logicznego myślenia. Jeżeli natomiast stanowi jedyne źródło poznania rzeczywistości, rzeczywistość jest poznana jedynie, tak jakby poznanie rzeczywistości ogranicza się jedynie do informacji suchej, intelektualnej na temat rzeczywistości. I jest wiedzą teoretyczną. Pozostaje wiedzą teoretyczną. Ponieważ przykładowo na dany temat, jeżeli coś wiesz, czyli masz informację intelektualną, zwróć uwagę, że jeżeli możesz to zamienić inną informacją na ten temat, kompletnie inną, i czy ty naprawdę wiesz, czym to jest, o czym mówisz? Czy jedynie powtarzasz informację, którą przyswoiłeś? Bo nieraz jest tak, że po prostu chociażby nauka zmienia się, odkrywa coś innego i nagle ci, którzy wiedzieli na ten temat coś, bo taką informację przyswoili, nagle na ten sam temat muszą inną informację nałożyć i co też wiedzą, tak? Czyli też wiedzą. A prawda jest taka, że jedynie przyswoili informację na ten temat intelektualną, a nie mają nic, żadnego pojęcia o naturze tego zjawiska. I tak też się ma sytuacja, jeżeli chodzi o intelektualne podejście do miłości. I cała zabawa w rozwój tak zwanej świadomości polega na tym, żeby uwolnić się spod panowania myślącego umysłu. Gdzie powtarzam, umysł to cudowne narzędzie, ale tylko wtedy, kiedy ty możesz go używać jako narzędzie, ale postrzegasz swoim sercem. Czyli widzisz rzeczy po prostu w swojej naturze. Nie wymyślasz ich, tylko je widzisz. A to już nie jest myślący umysł, tylko to jest twoje i wiesz. I tu się każde określenie będzie złe. Bo tego nie da się określić. Po prostu postrzegasz swoim istnieniem. Czyli sercem, czyli świadomością, intuicją, wiesz,
To są wszystko określenia. Nie przybierajmy do tych intelektualnych etykietek, ok? Bo właśnie też od nich mamy je przekroczyć, ok? Czyli umysł tak, ale nie kiedy on jest jedynym źródłem poznania. Najpierw należy się od niego odseparować w pewnym sensie, czyli powrócić do swojego naturalnego stanu bycia czystym obserwatorem. I to się zaczyna mistycyzm, przyjaciele. I wtedy jesteś w stanie rozpoznać, co pochodzi z widzenia, a co pochodzi z intelektualnego przyswojenia suchej informacji, a nie z prawdziwego widzenia. Zatem, kiedy wyrywasz się z tej grawitacji umysłu, bo to jest tak, że my spędzamy po prostu tak jakby życie można spędzić będąc jedynie w tym umyśle, więc rzecz jest na pierwszą, pierwsza rzecz to jest odseparowanie siebie od tego umysłu. I dopiero wtedy ten umysł staje się narzędziem w naszych rękach. W przeciwnym wypadku to umysł nami jest naszym panem. I to jest stan snu. Rzecz jest w tym, praktyka duchowa, każda prawdziwa praktyka, polega na tym, żeby odseparować się od umysłu, stworzyć ten dystans ja jako obserwator do form, które postrzegam, a wśród nich formy umysłu, czyli myśli, formy myślowe. I teraz, kiedy ustanowisz raz a dobrze to odseparować, ten dystans, wtedy ty stajesz się panem swojego umysłu. A wtedy twoja wiedza, prawdziwa wiedza, widzenia natury rzeczy jest dla ciebie dostępna od tak. I teraz. I ten stan jest, można określić jako inaczej, nie określajmy tego. Ten stan jest sam w sobie umiłowaniem rzeczywistości. Ten stan jest błogością bycia. I miłość jako określenie jest bardzo bliska, być może najbliższa określeniu tego, co to za stan, kiedy możesz być obserwatorem. I to jest twój stan istnienia. To nie jest emocja. Emocja przychodzi i odchodzi. To jest ruch energii w ciele. Natomiast ty, jako ta błogość, jesteś zawsze i zawsze taki sam. I nie na darmo się mówi, że to są oczy Boga. Wtedy. I nie na darmo się też mówi, że Bóg jest miłością. Ale nie tak, jak chcesz to zrobić komuś. Tam jest Bóg i On jest miłością. Kiedy jesteś tym, którym jesteś, naprawdę, wtedy jest ta błogość. Wtedy patrzysz oczami Boga. Tak jakby Bóg patrzył. A Bóg jest miłością. A mówiąc dokładniej, miłość, czyli twoja błogość bycia wolnym obserwatorem, jest Bogiem. I do tego was zapraszam, przyjaciele, od samego początku, żeby w ten powrót do domu wejść w całej pełni. I ty nie musisz tego generować w żaden sposób.
żaden zewnętrzny warunek nie będzie sprzyjający lub niesprzyjający wobec tego, czym jesteś, bo zawsze tym jesteś. Rozumiesz? Nie musi być spełniony żaden warunek, żebyś był miłością, bo miłość nie przychodzi i nie odchodzi. Ona jest. A jak jest, jest wobec wszystkiego. I to jest prawdziwe widzenie, które pojawia się i jest zawsze dostępne, kiedy tylko wyjdziemy z klatki analitycznego umysłu. A żeby tak jakby w tą stronę się skierować, świętą bramą jest samo ciało. Samo ciało twoje jest świętą bramą. Ono zawsze jest w teraz. Ciało to jest świątynia, w której jesteś ty. A świątynia może się przemieszczać po całym dworze Królestwa Niebieskiego, w którym już jesteś. I to nie jest terminologia jakiejś tam religii. Tak po prostu jest. To jest Królestwo w niebiosach. To Ziemia. I wejdź w głębokie odczuwanie swojego ciała. Trenuj się w tym, bo odczuwanie twojego ciała ucina kabel zasilania kołowrotka myślącego umysłu. My mamy się wydostać z tego transu kołowrotka umysłu, w który ładujemy cały czas energię. Niektórzy są cały czas połączeni z tym kołowrotkiem. Jest to, właśnie o to chodzi. To jest ta grawitacja tego umysłu. To jest ta hipnoza, że cały czas ta energia świadomości, uwagi jest ładowana w kołowrotek myślącego umysłu. Dlatego on się kręci cały czas. I ludzie nie potrafią się wydostać z tego, bo cały czas jest ta hipnoza, ta grawitacja, można powiedzieć, która później się wyrabia. Teraz co zrobić? Jak się z tego zacząć? Nie zasilaj kołowrotka. Spokojnie. Nie stracisz umysłu. Wręcz przeciwnie. Będziesz go mógł używać jeszcze lepiej. Kiedy zatrzyma się ten młyn, kiedy się zatrzyma młyn, się pojawia flauta. I to jesteś ty, przyjacielu. I wtedy możesz używać również umysłu. Ale pierwsza rzecz dla każdego, jaką powinien zrobić, jeżeli w ogóle uważa się za świadomego człowieka, to jest wydostanie się z grawitacji tego umysłu. Jak to zrobić? Nie zasilać kołowrotka. Jak puścisz kołowrotek, puścisz, on będzie się jeszcze kręcił, ale coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. Czyli praktyką powinno być to, że nie zasilasz tego. A uwagą, a jak możesz to zrobić? Przenosząc tą uwagę na własne ciało. To odcina kołowrotkowi energię i z czasem, dzień za dniem, godzina za godziną, tydzień za tygodniem, twój stan świadomości się zmienia. Twoja świadomość bycia tym, kim jesteś, czyli obserwatorem, rośnie. I zaczynasz widzieć rzeczy takie, jakimi są. Nie wymyślasz już ich z kołowrotka. Tylko widzisz je we własnej ciszy, we własnej flaucie.
Uwaga na ciało, odczuwaj ciało od wewnątrz, wrażenia w ciele. Ciało zawsze jest w teraźniejszym momencie. To jest brama do teraźniejszego momentu. To jest sposób na zatrzymanie kołowrotka umysłu. Trenuj się, bracie, a wtedy zrozumiesz, że tak zwana miłość to jest twój naturalny stan istnienia. Jest tu zawsze, bo to jesteś ty. Spokojny, cichy, zawsze obecny tutaj. Czy potrzebne są jakieś warunki do spełnienia, żebyś był? Czy miłość, czy słońce świeci tylko, a potem, kiedy już się tu dokopiesz do światła, tej świadomości, czy światło jest wybiórcze, świece tylko na tą osobę, bo spełniła te i te warunki? Nie. Światło świeci wszędzie. Na wszystko. W ten sam sposób. I to jest twój naturalny stan. Świecisz tak samo. Na kupę gówna. W ten sam sposób. I na piękną różę. Nie ma to żadnej różnicy. Bo widzisz, że wszystko to to jest część tej rzeczywistości, którą jesteś ty sam. I możesz to odkryć tylko w swojej ciszy. Widzieć to, czuć to, mieć tę prawdziwą wiedzę, która pochodzi z ciebie, z widzenia natury rzeczy. I tego ci życzę, przyjacielu. Każdemu. A la 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 la